Państwu przypominam, że już w poniedziałek 27 lutego jeszcze nie zapędzi się w Lublinie, w Zagłębie, w Teleracie o 19. Kibice Miejskie organizują wejście na spotkanie specjalne w Poczekowie, dlatego serdecznie Państwa zachęcamy do wzięcia udziału w tym wjeździe. Zapisy na wyjazd prowadzone są w naszej wyborze w sklepie,
Szanowni Państwo, Panie
Zapraszamy do końca na dzisiejszym spotkaniu. Jest nas na stadionie gminy Orłowiowego dziś dokładnie 3739 osób. Mimo nieprzyjemnej pogody z rana jest na dzisiaj bardzo dużo serdecznie. Dziękujemy za takie przybycie. I przy okazji jeszcze raz przypominamy o wyjeździe na Meczter Bogiel Zagłębie Gór Internet 27 lutego o godzinie 19 w Lubinie. Kibice Miejskie organizują wyjazd specjalny pociągiem na mecz. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału. Zapisy na wyjazd prowadzone są w strefie miejskiej. Wspólna zmiana w drużynie miejskiej Głos w 71 drużynie. Przepraszam, w sumie będzie 5 zmian. Kolejny. Boisko Górskie Gęs numer 21. Nikol Rabiński. Jego miejsce Gęs numer 77. Piotr Tomasik. Druga zmiana. Boisko Górskie Gęs numer 15. Chodzi o relację na wierszy 7 na ruch Rupała. Trzecia, boisko Górskie Gęs numer 8, drugi Furman, wchodzi na wierszy 17, Mateusz Lewandowski. Czwarta strona, boisko Górskie Gęs numer 6, Damian Lasak, za niego wchodzi na wierszy numer 99, Damian Walko, jest na zmiana, boisko Górskie Gęs numer 14, Mateusz Szkot, a wchodzi w relację numer 23, Kili. Let's go.
Uzjana Wydzielnica, Wojsko Puszcza Gdańsk nr 3, Hubert Matynia, a w jego miejsce wchodzi debiutujący nasze prawa, Gdańsk nr 19, Wymiar Wrocławski. Powitajmy go Wrocławskim Wrocławskim.
Thank you.
Koniec spotkania! Szybkie pytanie na koniec! Kto wygrywa? Kto wygrywa? Kto wygrywa? Kiedy mamy dwa do jednego? Radni na miejscu wygrywali Angelo Rodriguez. Nie ma na nim już robić. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję.